Siemanko, siemanko, witam serdecznie w kolejnym odcinku. O, jest ekipa, siemano. Siemano, siemano. Jak tam? No zajebiście, no. Powiem ci, że weekendik udany, na spokojnie, wypoczęty, pełny energii. A ty? Grzebałeś przy wiatraczku? No, jak zawsze. Nie, ja spokojnie jakieś tam zakupy. Ja tak samo, na spokojnie, dwa piwka. Więc o, jedzie juniorek. Jedzie juniorek. O, jest, w końcu ja. No w końcu czas już jest, nie? Siema junior. Siema. Jak tam mordeczko? Siema na chłopaki. Gotowy na nowy tydzień pracy? Tak, tak. Słuchaj. A jak tam weekendzik minął? No słuchaj, były balety, dupeczki poznałem, no tak wiesz, na chillku. Czyli standardowo, nie? Jak to u ciebie junior? A jak, no jak. Życie celebryty, już... można powiedzieć. A jak. Dobra, to parkuj tam furkę i zaraz zaczynamy jasne, pracę. Jasne, już parkuję. No, no i tak, jakoś ten tydzień minie nam, nie? No minie. Jako zleci. No, tak. Jak każdy, nie? Jak każdy, tu moment, czas leci jak porąbany, jak nie? Powalony, no nawet nie wiadomo, no, kiedy. No powiem, że już nie wiem, kiedy ten sezon zleciał, nie? No leci szybko, kurde, z roku na rok coraz szybciej, no. Nie? Jakby na to patrzeć, kurde. Najgorzej, że lata uciekają coraz szybciej, nie? No, no, ale no, tego nie oszukasz, nie? No, nie, nie, gdzie ten juniorek, co on tam się tak guzrze? No musi dobrze, wiesz, zaparkować sobie. Jest, dawaj, elegancko. Dawaj mordo, bo bez ciebie to robota nie idzie. Idę. Nie ma lipy. No ale tobie to można, prywatny parking, to wiesz, mandatu nie dostaniesz. Co to masz za furę, jaki to silnik? 1.8 turbo. Takie tam. Dobra, chłopaki, zaczynamy kolejny tydzień i kolejny dzień pracy. Dokładnie. Ale tego jest. Chodź już zobaczyć tu. Skąd ty żeś tej fabryki nabrał tyle? No wiesz, to jest moja ukryta, wiesz, to mój sekret. Ale słuchaj, muszę czymś się pochwalić, nie? Bo, ale to jest taka tajemnica, bo ogólnie O'Hara to jest taki mój biologiczny ojciec, nie? No wiem. I wczoraj był dzień dziecka. I mi, no właśnie nic mi nie dał. No dobry ojciec. Zaraz to wyjaśnimy. Tylko powiedział wszystkiego najlepszego. 20 lat nie płacił alimentów. No, no. Czekaj. O'Hara, junior się żalił, że wczoraj był dzień dziecka, a ty jako jego biologiczny ojciec nic mu nie dałeś. To kurwa, wczoraj miał życzenia, a dzisiaj dostał bułeczkę, kurde. Wystarczy. Pojadłeś, Pojadłem, ale spóźnione, to powinien dwie. Co spóźnione, ale... Dobra, to weź przytul go. Potem cię przytulę. Przytulcie się po ojcowsku. Wczoraj z rana, synusiu, ci dałem, kurwa, ten, życzenia od razu, nikt ci nie złożył, tylko ja. Ale jak to tak, 20 lat cię nie było, wyszedłeś po papierosy... 20 lat jak jeden dzień, nie? Nie, po fajki. Jakie 20? Juniu, ty masz 26 lat. No ale to wiesz, zostawił mnie 6 lat. Aha, to by się zgadzało. I zapamiętał wszystko. Twoja matematyka nie kłamie. Zapamiętał wszystko, pamiętliwa gadzina. Alimenty mi wylicza co rajkę. No tak, no bo to jak się nie płaci, to... Drewniane zabawki miał. Oj. Dobra, lecimy, sporo roboty jeszcze na dzisiaj mamy. No jest, jest. Dobrze, że słońce nie świeci, kurde. Ale duszonko dzisiaj. Słońca nie ma, ale jest duszonko. Dusz to, no. Lepiej jak słońce jest, nie? Zostanuj. Awaria. Proszę. Awaria, panie. No, ale zarobię te mokre na to. Następny.
kurczak wezmę. Popuchło, popuchło, ale ja tu mam dwa wózki, wam powiem tak. Tak, pełniutkie dwa, ale powiem, wczoraj to fajnie popuchło. Kurdel jest na betonie. No. Tak, to dzisiaj będzie to szło. Cieka, siemka. Dwa wózeczki. No, na dołach dużo jest, nie? Jest, jest. Tyle samo co na górze, zobacz, patrz. No, ja też idę i zbieram te doły. Jest, jest. Zobaczcie, widzowie. Góra zebrana, a doły oblepione. Na przykładzie wam pokażę. O, tutaj czerwona, tutaj zielona i to wszystko. Trzeba sięgnąć pieszo, bo z wózka nie ma jak, nie? Nie, niewygodnie, nie da się tak schylać, a zawsze gdzieś tam ten liść przykryje z góry tą paprykę, więc zawsze jak się dojem idzie, o, zawsze jak się dojem idzie, to zawsze jakąś perełkę się małą znajdzie, kurde. Jasne. Ale co zrobić, no. Jedziemy. Dobra, z tym lecę, to wybierz i lecimy. Jest tej czerwonej trochę, nie? Dzisiaj. Zobacz, ile jest. Zobaczcie, jak tu chłopak nawalił. Kurde, na pierwszy raz to zajebiście, stary. Naprawdę, szacunek. Takich pracowników właśnie potrzebujemy. Dobra, zwała, nie? No, także widzicie, to jest takie życie na papryce. Jakie życie, taki rap. Paprykowe świry. Żebyś się nie zjebał czasem, nie? Dawaj, kurwa, dawaj. Dawaj, Stachu, jest dobrze. Kręć. Co to jest? Maniek. Dawaj, dawaj. Czuję, jak drży. No i to jest ostatnia rajeczka. W sumie... Tu z Mańkiem sobie jadę, ale po pełnym wózeczku zapierdzielamy. No i pewnie pójdziemy jeszcze gdzie indziej tam pomagać. Ale zobaczcie, ile tu jest pepłu. Całe, ale to całe wózeczki. Jest tego nawalone. I na krzakach też jeszcze dużo zostaje, a więc w przyszłym tygodniu też będzie dużo tutaj pracy. I jak ostatnie rajki są przed czyszczeniem wózków, to sobie jeszcze właśnie jedziemy i pomagamy nawzajem, bo warto sobie pomagać. O, jesteśmy przy betonie, zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Co tam się dzieje? Powiedz, nie i chuj, nie? Nie no, żartuj. Żartuję, mordynio. Już wyjeżdżam. Teraz to można. Wyjeżdżam sobie tutaj. O, dziewczyny już wózki czyszczą. Ale ich nie będę pokazywał. Dobra, ja przesiadam na następnej rajki. Całe wózki. Co ty gadasz? A ten już chodzi, nie? Kto? A to wiem, już wcześniej było, że spadają papryki, nie? Właśnie, słuchajcie, papryki uważać. No,
A, bo za dużo tak na ziemi leżało. No, ale on widzi się, że sam kurwa podniesie. To on chodzi od czasu do czasu. No i mamy to. To już jest koniec. Ja już jadę wózeczki pchać na sortownię. Czasami jeszcze tu wyciągamy, o tu się gdzieś znajdzie, to bierzemy i przerzucamy te papryczki. No wiadomo, jest weekendzik, a one tutaj leżąc, to po prostu się zepsują. A wiadomo, jak to się zepsuje w takim kontenerze, to potem to brzydko pachnie, bo to tam wpadnie potem pod tą matę, tak jak tu widzicie, o jest wciśnięte. No i to gnije, no jak każde warzywo zaczyna gnić, to potem jest nieprzyjemny zapach. Dlatego każdy piątek czyścimy tutaj wszyściutko. Tutaj kontener z liśćmi, ale to jest od topowaczy. Oni też jak topują, to spadają im liście całe na wózek, więc też na koniec tygodnia muszą te liście wszystkie wrzucić do tego. No bo to się robi błoto, maraz, a nikt też w brudzie nie lubi robić, nie? O, jadą wózeczki, ale na razie czyste, więc nie ma tu papryki. Próbuję przeminąć te dwa. O, i synuś za mną leci! Jest! I synuś! Czekam, czekam, mordunia moja! To jest synuś. Wy pewnie się zastanawiacie, czemu, że synuś. Bo to jest mój synuś. Zjechał do Polski. Ja wcześniej zostawiłem go, jak miał 6 lat. On jeszcze się trochę ojca wstydzi. Bo ojciec rudy, ale nie przejmujcie się, to jest naprawdę prawdziwy syn. Tak, no. Może nie ma rudej głowy, ale ma rudą brodę. Widzicie? Nie, kiełkuje? Tak, to jest rudobrody, więc geny ma po mnie. Nie ma lipy, tego się nie oszuka, jak to się mówi. Zapłać alimenty. Kurde, on dalej o te alimenty. Chłopak nie dość, że bułkę na dzień dziecka ode mnie dostał, to jeszcze alimenty. No. Byś zapomniał, synuś, w końcu jesteś przy mnie. No ale wiesz, to trochę tak, kurde. Inflacja to i gaś by się przydał? No właśnie. Cholera jasna. Kupiłeś mi jakieś jeansy czy coś? A jeansy ci jeszcze mogę kupić, jeszcze jeansy bym ci kupił, to nie ma problemu. A, no to okej. Okay. Spróbujemy minąć ten? Tak, o, jedziemy jedną ręczką, proszę zobaczyć, jak się kieruje takim ciężkim wózkiem. Elegancko. I synuś też jedzie. Da radę? Da radę, normalnie. O, to są geny starego. No jak? Genów nie oszukasz. Jak tam, przeżyłeś dzisiaj? Dobrze, ale 12 godzin. No, dzisiaj zawaliliśmy 12 godzin. 12 godzin. Ale to dlatego, że w poniedziałek mieliśmy tylko z rana trochę roboty. No 6 godzin tylko było. Tak, bo było święto. O, tam Maniuś leci. Tam było święto i teraz niestety, ale musieliśmy nadrobić. Pogoda też się zrobiła, a więc ta papryka napuchła jak cholera. No idziemy sobie tu do końca, ostatnie wózeczki pchamy. Tam już ekipa cała leci. Maniek, patrzcie, jaki Maniek tam slalom robi między wózkami. Tylko go słychać. No coś pięknego. Weekend! Browary, auuu! I jest i on! Kurwa. Zobaczcie, dwie niebieskie koszuleczki normalnie. Jazda! Jazda! Jak tam po dzisiejszym dniu? Wyjebany jak koń po westernie. No, powiem ci, że dało dzisiaj popalić trochę, nie? Ja mam pot na rowku. Masz pot na rowku? Zaraz, tak, zaraz, kurwa. Zaraz kogoś namotam, co ci go wyczyści. Ja mam bardzo chętnie. Ja pierdzielę. O! Słyszycie, co tu się dzieje? Tu jest normalnie masakra. Ale nie ma jak to kończyć ciężki dzień z uśmiechem na ustach. Patrzcie, o kurwa, teraz to już pociąg. Teraz to już pociąg jedzie. Uwaga, żeby tego... Uwaga, żeby tego z przodu nie znieść. Dobra, stójcie. Zatrzymujemy. I teraz tak. Podłączamy podłańcuch. Jedzie. Ostatnie wózeczki. Beautiful. No elegancko. Dobrze, że krótkie spodenki masz. Ja mam zawsze, całym rokiem. Zajebiście. Właśnie tłumaczyłem widzom, że
To jest mój syn, on się na razie kryje, się wstydzi i tą brodę zawsze przycina, żeby nie wyszło na jaw, że ma moje te DNA. Ale ma jest, tą brudą brodę. Ja czuć myślę, to, widać ja to. Myślę, że to ty się ukrywałeś przed 20 lat. Kurwa, coś w tym jest, nie? Ma, ale mając takiego syna, to sam bym się ukrywał. Dzięki, że jesteś za mną murem, nie, nie no. Wszyscy są przeciwko mnie. Gdzie tam wydaje ci się, kurde? Wezmę sobie paprykę, dobre sranie fotów. O, weź se, to weź se dwie, człowieku, to będziesz miał ja dopiero rozpiździel. Weź czerwoną jakąś ładną. No. Nie, albo nie, tak. Dobra, to idziemy się, odbijemy, uwaga, bo wózek jedzie. Wbijamy tu. Biorę obelikę. I odkładam. Odkładamy do ładowania. Dobra. To co? Rękawice do wyjebania. No na pewno, pokaż jaki będzie. Zobacz. O, po całym tygodniu. A jebią jeszcze gorzej. No to się wydaje, ciepło tego junior pomogło, to pipa. Dobra, kończymy.